To były piosenki na ogół harcerskie. Także były piosenki przedwojenne. Ku naszej wielkiej radości to właśnie ksiądz Wojtyła śpiewał takie ballady rozmaite, jak ballada o Maxie Schmelingu i Joe Louisie. Na tej pierwszej wyprawie w Bieszczady to urządził taki wieczór przy ognisku, gdzie na każdego uczestnika ułożył fraszkę. Także tutaj jego znajomości no, ze studiów polonistycznych tutaj wyraźnie się dawały znać. Lubił układać wierszyki. Pamiętam tylko ten, co ułożył na mnie, a to było tak, że prowadził tę wycieczkę mój kolega, znajomy prywatnie, a także znajomy z harcerstwa. Ponieważ w Bieszczadach to były wtedy bezdroża i bardzo takie warunki, no można powiedzieć, no trudne, prymitywne, chętnie mnie zabierał, bo pomagałem mu trochę w tym. I w związku z tym fraszka, no wujek to doskonale zauważył i ułożył taką fraszkę. On był wodzem, ten mój kolega. I mówi, tyś jest wodza alter ego od szukania noclegów. Bo rzeczywiście wybierałem polany czy miejsca, gdzie tam można było tyle osób biwakować. No zresztą, jeśli idzie o dowcipy, to ja tu może powtórzę. Mianowicie siostra mojej żony, kiedy jako papież przyjechał po raz pierwszy do Polski i myśmy się z nim witali, to siostra pocałowała go w pierścień. A Ojciec Święty powiedział, Majuka, jakaś ty się zrobiła dewotka. Jestem człowiekiem raczej zamkniętym i z osobowości Karola Wojtyły korzystałem tylko przez taki kontakt bez słów. Chociaż rozmawialiśmy w ten, gdzie no, powiedziałem mu o sobie wszystko. Chciał wiedzieć, kim jestem, co studiuję, co robię. I także on powiedział mi o sobie, co robi. Wtedy był wykładowcą na KULU. Jak się okazało, to objął katedrę po ojcu Feliksie Bednarskim, który z kolei bardzo mnie lubił, bo to był dominikanin i ja byłem u niego ministrantem. A więc to taka się, okazała się znowu taka krakowska ciągłość, że wszyscy się tutaj w Krakowie znają. Do środowiska wprowadził mnie Janusz Rygier i właśnie dzięki niemu poznałem moją obecną żonę, bo on no, przedstawił mi ją jako obiekt swojego zainteresowania. No i tak się złożyło, że z czasem został odrzucony, a nasza znajomość przetrwała. No. Nie poróżniliśmy się, bo właściwie wkroczyłem dopiero wtedy, kiedy już wiadomo było, że on jest kim innym zainteresowany. Ja tak mogę powiedzieć trochę z przymrużeniem oka tylko o tym wszystkim, bo ściślejsze, może większość, więcej rozmów z Karolem Wojtyłą przeprowadzała moja obecna żona. Ja tylko odniosłem wrażenie, że księdzu Wojtyle zależało na tym, żeby ludzie zawierali związki małżeńskie, żeby się kojarzyli. I jeżeli moją żonę nazywał ksantypą, to dlatego, że odprawiała kawalerów. To. Ja miałem to szczęście, że przypasowałem. No, miałem to szczęście, że przypasowałem. Wtedy
Karol Wojtyła zauważył, że nie jestem Sokratesem. Jak każdy starający, no to się starałem, ale robiłem to raczej tak na wesoło, można powiedzieć, bo kobiety cenią poczucie humoru. No. Bo jeżeli człowiek przebywa z człowiekiem przez 3 tygodnie w warunkach, które są, powiedzmy, nie ekstremalne, ale w każdym razie wymagają rozmaitych decyzji i rozmaitych prac, to ludzie się poznają. To ludzie się poznają. No i wtedy albo związek się umacnia, albo się rozpada. Powiedział mojej żonie, że żeby jej dać ślub, to jest gotów pojechać nawet do Szczecina. A mówił to, jak był biskupem już. Także może nie trzeba było pojechać tak daleko, bo pojechał do Chorzowa, bo to była żony parafia wtedy. I tam odbył się nasz ślub w Chorzowie, gdzie proboszcz ówczesny bardzo to przeżywał, no a my także. Wesele było w Chorzowie. Był oczywiście ksiądz biskup wtedy. Było masę ludzi ze środowiska. Masę ludzi ze środowiska było. No i była rodzina, dosyć liczna, zwłaszcza liczna była rodzina mojej żony. I zresztą biskup Wojtyła bywał u mojej żony, w domu mojej żony, doskonale znał rodziców. Był taki sam, tylko miał mniej czasu. Był taki sam, bezpośredni. I właściwie jako papież też był taki sam. Też był taki sam, tylko miał jeszcze mniej czasu. Także myśmy nie odczuwali różnicy i w ogóle nie odczuwaliśmy dystansu. Nie było żadnego dystansu do przecież... Jakby nie było namiestnika Chrystusowego. Wiem, że podczas ślubu miał do nas homilię, dosyć długą. Niestety nie pamiętam. Proboszcz był bardzo wzruszony i nagrał, ale potem zgubił. A o tym przemówieniu to biskup powiedział, że to było najgorsze jego przemówienie. Na ślubie. Wiem, że odebrałem to bardzo pozytywnie. I jeżeli mam coś z tego zapamiętać po tylu latach, to powiedział nam, że uważa, że jesteśmy dobrze przygotowani do małżeństwa. Dbał o przywiązywał uwagę do rocznic, do wszelkiego rodzaju rocznic. I odprawiał mszę świętą z okazji jakiejś rocznicy ślubu. Odprawiał mszę świętą na początku w dniu imienin każdego ze środowiska. Potem już nie miał czasu, to łączył raz w miesiącu za solenizantów miesiąca. I ja myślę, że to, że potem wprowadzał świat chrześcijański w trzecie tysiąclecie, że nadał temu taką rangę, jaka była, to właśnie wynikało między innymi z jego przywiązywania wagi do rocznic, do tradycji. Przede wszystkim byliśmy jednak, mimo wszystko, mimo tej zażyłości, byliśmy bardzo wzruszeni. Po prostu nam głos wiązł w gardle. Pamiętam to wzruszenie, kiedy człowiek jedzie windą, czy idzie po schodach, czy przez te pokoje w Watykanie. To było wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie. I myślę, że dla tych, którzy byli tylko jakby bliskimi znajomymi ze środowiska, którzy też z nami byli, to było jeszcze większe przeżycie. Obcując z takim biskupem, jakim był Wojtyła, to się krytycznie patrzyło na innych biskupów. To jest chyba naturalne. Także to była wielka radość, wielka radość.
I pamiętam, jak szliśmy, nie wiem, na mszę chyba z tej okazji, na Wawel, to znowu spotkałem kolegę, który powiedział, no to teraz wujek może już tylko zostać papieżem. To przekonanie było, że można dla diecezji dużo zrobić. I on właśnie jako arcybiskup, kiedy jeździł po diecezji, no to bardzo dużo zrobił, bo sobie zjednał ludzi. On miał ten dar zjednywania sobie ludzi. Tak jak zjednał sobie nas, to tak zjednywał sobie czy górali, czy inne parafie. Także to było budujące. Poza tym, no, tam były sprawy synodalne, to też było ważne. To znaczy, wiadomo, że może zrobić dużo dla parafii i dla diecezji. I także trochę nas wciągał, bo zmobilizował nas do powstania tak zwanych synodalnych zespołów. Zespoły synodalne, dwa takie ze środowiska, przetrwały od samego początku. Natomiast teraz już młodsze pokolenie chyba też taki zespół zawiązało. I pamiętam, że zawiązując taki zespół, to miałem przekonanie, że trzeba to zrobić dla wujka. Że on tyle zrobił, że jeżeli on sobie życzy taki zespół, to dla niego trzeba to zrobić. Tymczasem to się okazało, że ten zespół to nie jest dla niego, tylko to jest dla nas. Bo on znakomicie utrzymał i zacieśnił więź pomiędzy członkami środowiska. Bo co tu dużo mówić, jak on wyjechał z Krakowa, no to przestał ten łącznik, no zabrakło tego łącznika. I te właśnie zespoły synodalne były tym czynnikiem i są tym czynnikiem spajającym środowisko. To jest w sumie okres, kiedy znajomości z Karolem Wojtyłą, to jest okres 50 lat. Człowiek przez te 50 lat się zmienia. Inaczej, co innego było nam w głowie, jak mieliśmy lat 20 kilka czy 30. No inaczej podchodzimy do spraw, nawet związanych z wiarą czy z katolicyzmem, kiedy co to dużo mówić, trzeba szykować się do odejścia. No, to już są. Także myślę, że to jest nie tylko ten wpływ, że wobec tego, że go nie ma, to trzeba sobie w ten sposób z nim kontakt nawiązać, prawda? No, ale że także trzeba trochę, no, samego siebie się jakoś doskonalić. To była raczej lekcja. Myśmy tam tylko w niewielu punktach właściwie znajdowali sprawę do dyskusji. To jednak była, no, wyraźna różnica wiadomości czy umysłu. Myśmy się zawsze zastanawiali, ile można powiedzieć na temat jednego zdania z Ewangelii. Jedno zdanie Ewangelii to kardynał potrafił napisać kilka stron. On już, że tyle dał środowisku i nawet tyle dawał środowisku z tej odległości, że nie wyczuwało się tej dziury. Myśmy uważali, że nie należy mu zawracać głowy. I głównie to z okazji, no, jakiejś, no powiedzmy, śmierci w rodzinie, no to trzeba powiedzieć, żeby się podzielić swoim smutkiem, prosić o modlitwę w razie choroby, bo to też była taka, żona miała operację oka
to w takich chwilach wyjątkowych pisaliśmy. No pisaliśmy także, no, kiedy obchodziliśmy srebrne wesele i wtedy mieliśmy okazję gościć w Castel Gandolfo, być przyjętym także na obiedzie i chyba na śniadaniu i na obiedzie. I mieliśmy mszę w kaplicy i była specjalna homilia z tego na tę okoliczność. Wtedy był wujek w pełni sił, bardzo chętnie wracał do wspomnień kajakowych, do wspomnień z wycieczek. No, wypytywał, co się w Polsce dzieje. To były lata 80. No, więc wiadomo, jakie to były lata. To byliśmy jeszcze razem z Krzysztofami Rybickimi, bo oni, myśmy w tym samym okresie brali ślub. I razem byliśmy właśnie wtedy i razem byliśmy na mszy świętej. Był rozmowny, bardzo się cieszył, że może nas przyjąć obiadem. Mówił żonie, że nie musi gotować jak na kajakach. Te wielkie rzeczy jednak się dokonały. Chociaż nie wszystkie, bo i Ojciec Święty miał nadzieję, że nastąpi zjednoczenie Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Bardzo o to zabiegał. No i jeszcze widać, trzeba będzie na to poczekać. Ale ten szacunek, jaki sobie zdobył, czy u Izraelitów, czy w ogóle u innych wyznań, to jest rzecz właściwie epokowa. Wpoił to we mnie przekonanie i chęć pogłębiania swojej wiary. To jest ewidentne i to nawet nie przez swoje słowa, tylko przez swoją obecność. Miał właśnie ten charyzmatyczny dar, że jego obecność skłaniała człowieka do zastanowienia się nad sobą, nad sensem życia, no nad pogłębianiem wiary. Dla mnie wzruszający był opis jego śmierci, bo jednak mimo takiej głębokiej wiary, jaką miał, to prosił biskupa Stanisława, żeby go trzymał za rękę w chwili odejścia. To tak trochę odczułem, jak słowa umierającego Chrystusa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To było dla mnie bardzo takie głębokie przeżycie. I zastanowienie się, no, że każdego z nas to czeka. Kiedy mieliśmy się przekonać, ilu on ludzi, jeśli nie nawrócił, to w każdym razie zaktywizował, a jeżeli nawet nie zaktywizował, to kazał pomyśleć o Bogu, czy zastanowić się nad sobą. Ilu ludzi się wtedy przewinęło przez Rzym, przez Włochy, to jest rzecz właściwie niespotykana. No nie wiem, dawniej, może to i na skutek tego, że środki masowego przekazu nie były tak doskonałe czy dostępne, ale wydaje mi się, że za poprzednich papieży to nic takiego się nie działo. Nic takiego się nie działo. A te jego pielgrzymki, tak mieliśmy to przecież możliwość obserwować, ilu to ludzi. I to nie jest tylko przedstawienie, prawda, widowisko, tylko to jest jednak każdy człowiek to przeżywa
i o Panu Bogu przynajmniej pomyśli. Nawet jak jest niewierzący, to po Panu Bogu pomyśli.